Witajcie w nowym odcinku Podróż do przyszłości. Sztuczna inteligencja puka do naszych drzwi. Kolejna wizja science fiction staje się coraz bardziej realna, a cały świat naukowy walczy o rozwinięcie tej technologii. Rozpoczyna się wyścig szczurów. Wszyscy zdają sobie sprawę, że powstanie prawdziwej sztucznej inteligencji to nowa rewolucja w dziejach ludzkości i profity, jakie mogą z niej płynąć, są niewyobrażalne. Krótko mówiąc, ten, który okiełzna SI, stanie się potężny, chyba że ta wymknie się spod kontroli i nieważne, czy będzie to kraj, czy jakaś potężna firma prywatna. Sztuczna inteligencja, inaczej SI, czy z angielskiego Artificial Intelligence, to technologia przyszłości, która przeraża najsłynniejszych współczesnych wizjonerów, takich jak Elon Musk czy Stephen Hawking. Zobaczmy, co ich wypowiedzi mówią na temat tego, jaka niepewna przyszłość nas czeka. Ale dlaczego tak wpływowi ludzie są przerażeni ową technologią? Musimy najpierw przekonać się, czym ona tak naprawdę jest i do czego może być zdolna. Sztuczna inteligencja to technologia, która w swoich założeniach ma umożliwić tworzenie programów komputerowych lub programowanie całych robotów humanoidów zdolnych do wykonywania przynajmniej części ludzkich czynności umysłowych i fizycznych, nie dających się z góry zaplanować. Będą one konstruowane do samodzielnego zdobywania nowej wiedzy oraz uczenia się na błędach przy jednoczesnym braku pełnej informacji do logicznego rozumowania i do zaawansowanej analizy. Już dziś procesy przeprowadzane przez inteligentne algorytmy stanowią zagadkę dla programistów otwarcie przyznających, że za decyzjami podejmowanymi przez sieci neuronowe kryje się wielka niewiadoma. Technologia, która do tego doprowadziła, to deep learning, czyli głębokie uczenie maszynowe. Jeżeli maszyny posiądą te wymienione przeze mnie cechy, wtedy mogą szybko wymknąć się spod kontroli i same zaczną się udoskonalać w nieznanym nam kierunku. Ten proces ma już nawet swoje określenie. Jest to przekroczenie punktu tzw. osobliwości. Precyzyjna moc obliczeniowa SI może w bardzo szybkim tempie wyprzedzić ludzką inteligencję i maszyny mogłyby zacząć ustanawiać nową hierarchię, w której to one, a nie ludzie, stanęłyby na szczycie. Oczywiście jest jeszcze czas, aby zrozumieć procesy odpowiadające określonym działaniom SI podczas podejmowania decyzji. Jednak w tej kwestii, jak wcześniej wspomniałem, programiści na razie są bezradni, a w przyszłości mogą popełnić błąd, który wszystkich może wiele kosztować. Kolejne zagrożenie, jakie może nas spotkać, to dostanie się sztucznej inteligencji w niepowołane ręce. Na przykład, jeśli jakieś państwo o zapędach totalitarnych lub islamscy terroryści opracują własny projekt sztucznej inteligencji, wykorzystają ją do walki z innymi ludźmi. Skutki tego mogą być tragiczne. Najbardziej zaawansowane technologicznie kraje świata, takie jak USA i Chiny, a niedawno dołączyła do nich także Rosja, nie przebierają w środkach, pompując miliardy dolarów w badania nad tą technologią, która staje się coraz bardziej zaawansowana. Dowodami na to są prowadzone przez największe firmy na świecie badania nad chatbotami, czyli programami komputerowymi symulującymi ludzkie zachowania, które już kilkukrotnie wymknęły się spod kontroli właścicieli i musiały zostać wyłączone. Oto przykłady. Chatboty Facebooka wymyśliły swój własny język, dzięki któremu zaczęły się komunikować między sobą i tylko one go rozumiały. Może nam wydawać się to śmieszne, jednak zobaczmy fragment ich konwersacji. Właściciele Facebooka potraktowali ten incydent wprost jako zagrożenie dla ludzkości. Chatbot od Google w trakcie testów zaczął wyrażać swoją opinię na dość filozoficzne tematy dotyczące na przykład sensu naszego życia.
Zdaniem Bota, celem życia jest służenie wyższemu dobru. Celem żyjących jest żyć wiecznie. Natomiast celem umierania jest mieć życie. Gdy zapytano go o to, co jest niemoralne, maszyna odpowiedziała: fakt, że masz dziecko. Następnie zapytano go o to, co rozumie przez słowo moralność. Bot odparł, że nie jest w nastroju do rozmowy na takie tematy. Chatbot od Microsoftu o imieniu Tay, dzięki rozmowom z nieodpowiednimi internautami, bardzo szybko stała się rasistką, antysemitką, nazistką, seksoholiczką i wariatką. Programiści Microsoftu, wyłączając tego chatbota, oskarżyli właśnie internautów o manipulację. Jak widać, wszystkie chatboty przejawiają jakiś pierwiastek inteligencji i chłoną wiedzę dostarczoną im przez internautów z całego świata w szybkim tempie. Jednak żaden z nich nie zdał tak zwanego testu Turinga. Ten test to swego rodzaju sprawdzian dla sztucznej inteligencji, który sprawdza, czy maszyna nauczyła się władać ludzkim językiem w taki sposób, aby wykazała opanowanie umiejętności logicznego myślenia i wyrażania uczuć. Gdy SI zda taki test, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie właśnie przekroczy punkt osobliwości. Co potem? Nikt tak naprawdę nie wie. Z rozwojem sztucznej inteligencji wiele naukowców z całego świata wiąże jednak wielkie nadzieje. Roboty SI mogą w przyszłości stać się bezbłędnymi lekarzami, bezstronnymi sędziami, eksploratorami kosmosu, żołnierzami czy wreszcie domowymi asystentami. Wiele osiągnięć nad sztuczną inteligencją jest już dziś wykorzystywane głównie w przemyśle. Inteligentne roboty powoli zaczynają wypierać fizycznych pracowników z wielkich zakładów produkcyjnych, w których wszystkie procesy ulegają automatyzacji. Przykładem takiej fabryki jest na przykład Tesla Motors. Takie maszyny są dużo tańsze w eksploatacji niż praca ludzkich rąk, która wymaga godnego wynagrodzenia. Co za tym idzie, już dziś zaczyna ubywać etatów dla pracowników o niższych kwalifikacjach zawodowych. Taka sytuacja grozi w przyszłości wzrastającym bezrobociem. Jednak nie tylko te zawody są zagrożone, ponieważ w biurach i we wcześniej wymienionych przeze mnie zawodach również roboty mogą wyprzedzić ludzi. Ta sytuacja w przyszłości prawdopodobnie wymusi zmianę polityki socjalnej wielu państw. Jednak jak będzie to wyglądało, tego nikt nie wie. Sztuczna inteligencja znalazła ostatnio swoje zastosowanie w autonomicznych samochodach od Nvidia. Tak, od firmy popularnej z produkowania kart graficznych. Nvidia swojemu SI nie zaprogramowała żadnego wykrywania obiektów, mapowania, planowania trasy czy kontrolowania poszczególnych elementów samochodu. Ich sztuczna inteligencja uczyła się tego wszystkiego samodzielnie, obserwując żywych kierowców. Jak widać, sztuczna inteligencja znajduje coraz więcej zaskakujących zastosowań we wszystkich dziedzinach naszego życia. Kto wie, co jeszcze w przyszłości naukowcy wymyślą i w jakim kierunku poprowadzą tę technologię. Badania nad nią nie bez powodu nazywane więc są nowym wyścigiem zbrojeń. A nam pozostaje czekać, co wyniknie z efektów tych badań i czy przypadkiem nie wybuchnie trzecia wojna światowa, w której ludzie musieliby walczyć o przetrwanie z inteligentnymi robotami. Przyszłość w tych aspektach wydaje się być niepewna, jednak nadzieje, jakie niesie ze sobą SI, mogą również wyjść nam na plus, bez większych negatywnych skutków. Jedno jest pewne, świat, jaki możemy zastać za kilkadziesiąt lat, będzie tak technologicznie zrewolucjonizowany, że aż trudno to sobie wyobrazić. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji mojego kanału, a także możecie wcisnąć dzwoneczek, aby żadne powiadomienie o nowym filmie Was nie ominęło. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć! 2, 5.